Ale cześć, siemanko, moi drodzy, witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Kubinso. W dzisiejszym poradniku pokażę wam, jak zrobić miniaturkę jak Verso. I od razu mówię, pokazałem na tym filmie technikę tą, którą kiedyś używała, czyli normalny cień, taki czarny, bez tego cienia różowego. Pamiętaj, jak chcesz, żeby cię kolejne po prostu filmy nie ominęły, to zostaw tutaj subika i łapeczkę w górę. A w sprawie subików, moi drodzy, to troszeczkę się pozmieniało, bo mamy już 1100 ileś tam subskrypcji na moim kanale, a to jest ogromna liczba. Kurde, pewnie pomyślicie sobie, ale jak ja to wbiłem, że jednego nie miałem 600, a drugiego 1100. Od razu mówię, hejterzy, to nie są w ogóle kupione suby, to nie są boty. Po prostu Gerus mi wbił to na swoim live'ie, bo uznał, że mi po prostu sprawi fajną niespodziankę. Mordo, dziękuję ci oczywiście bardzo i cię oczywiście pozdrawiam. Ale dobra, moi drodzy, ja już w ogóle nie przedłużam, lecimy do poradnika. No i lecimy, papa. Okej, okay, a więc moi drodzy, gdy znajdujemy się już w naszym całym Photoshopie, jak widzicie, mam nowe ułożenie kamery. Okej, okay. Skupmy się ogólnie na odcinku. Co teraz robimy? Ja sobie ściągnąłem jakieś zdjęcie z internetu ekipy akurat. I teraz co robimy, żeby zrobić zdjęcie po prostu jakby miniaturkę, dokładnie jak Verso? Zajmie nam to, szczerze mówiąc, 3 minuty, więc zabieramy się już do robienia. Pierwsze co, musimy wyciąć całe nasze, jakby wszystkie nasze postacie. Możecie to zrobić ręcznie, jest dużo poradników jak się wycina. Ja nie będę wam mówił i nie będę przedłużał po prostu tego poradnika. Ja to robię w bardzo prosty sposób. Trzeba mieć po pierwsze dużo RAMu, żeby to zadziałało. Klikamy sobie po prostu nasze zdjęcie, klikamy zaznaczenie i klikamy po prostu temat. I tu automatycznie, jak widzicie, nam się zaznaczyły wszystkie nasze postacie. I bardzo, bardzo dokładnie, więc to jest też plus, więc robimy, gdy się nam zaznaczyły te wszystkie postacie, Ctrl C, Ctrl V i mamy to skopiowane, jak widzicie, nie do końca wycięte, ale się tym nie przejmujcie, bo to nawet nie jest ważne. Okej, co teraz zrobić? Jak widzicie, Verso nie koloruje tła, ona po prostu daje tylko blask zewnętrzny, więc my też tak zrobimy. Klikamy sobie prawym przyciskiem myszy opcję mieszania. Tutaj klikamy, jeżeli wam się nie wyświetlają te efekty, klikacie pokaż wszystkie efekty, klikacie sobie blask zewnętrzny i tak, kolor żółty. Możecie sobie tutaj skopiować to, co ja mam. Krycie możecie sobie dać na setkę. Weźcie sobie, zatrzymajcie teraz te wideo i dajcie w sobie wszystkie po prostu opcje, które ja tu mam. No i po prostu klikacie sobie OK. OK, dobra. Jak widzicie, Verso już wygląda jak miniaturka jak Verso, ale przydałoby się jeszcze dać jakiegoś filtru na te nasze zdjęcia, żeby to ładniej wyglądało. Klikamy tutaj, klikamy tu, filtr, kamera, RAW. Tutaj się nam otwiera i teksturkę możemy sobie nawet dać na maksa i przejrzystość też, kontrast zrobić taki i nasycenie powiększyć. I po prostu klikamy sobie OK. Jak widzicie, nasze postacie zostały obrobione. Teraz zajmiemy się szybko tekstem, klikamy sobie D, klikamy sobie tutaj i czcionka, wybieramy sobie Impact, ona jest już wgrana w Photoshopie. Gdy już to mamy, to klikamy, nie wiem, piszemy na przykład, oczywiście z Caps Locka, piszemy na przykład jak mini, załóżmy Mike. No wiecie, to nie ma znaczenia teraz akurat, co będzie napisane. Tekst mamy zrobiony, teraz klikamy sobie dwa razy na ten tekst i klikamy sobie nałożenie koloru. Kolor, wybieramy sobie żółty, ja sobie tutaj poprawię na taki żółty. Klikamy sobie OK i teraz wybieramy sobie zakładkę cień. Pomnóż możemy dać sobie na setkę na razie. I tutaj trzeba się pobawić, odległość na 0 albo na 2. I tutaj trzeba się tak pobawić, żeby ten cień był spory, bo jak widzę, ona ma tam spory cień na tym, na tych swoich grafikach. Mi się wydaje, że no tak będzie git. Klikamy sobie po prostu OK i jak widzicie, mogę sobie to jeszcze tutaj dać na sam środeczek, jakoś to powiększyć. I jak widzicie, miniaturka jest dokładnie identyczna. Niektórzy pewnie będą pisali w komentarzach, że nie, Kubuś, to nie jest identyczna miniaturka jak Verso, ale dlatego, bo pewnie myślicie, że kurczę, tam nie ma Verso na tym zdjęciu, ale to jest dokładnie to samo. Proszę mi tutaj nie pisać, że to nie jest to samo, skoro czcionka jest ta sama, cień jest ten sam, blask zewnętrzny jest ten sam, no po prostu wszystko jest gites. Więc moi drodzy,
Ja już lecę do pożegnanka. A więc byczku, jeżeli ci się po prostu poranik spodobał, to zostaw tutaj pięknego subika i łapeczkę w górę, bo cel na w ogóle na moim kanale to wbicie 1500 subskrypcji. Mam nadzieję, że to zrobimy i nie będzie to sprawiało dla was żadnej trudności. Trzeba oczywiście pod tym filmem łapeczkę, bo jeżeli pod tym filmem będzie 50, tak dokładnie 50 łapeczek, to lecimy z kolejnym poradnikiem albo po prostu jakąś rzeczą, którą dla was przygotuję, może być nawet to darmowa rzecz. Więc zostaw subika z dzwonem, żeby po prostu następne filmy cię nie ominęły. Do zobaczenka i piszcie oczywiście też komentarze dla zasięgu. Pa, pa!